czy dzisiaj będzie śmiesznie. Przekonajmy się. Proszę też paść na naszego TikToka M więcej, bo tam też jesteśmy. Tak, wiemy, jesteśmy za starzy, żeby tam być. Okej, okay, nie piszcie nam tego w komentarzach. Nie, nieprawda. Red i Link tam są. Red i Link nie tam ma starszych są. Ludzi nie na ma. Świecie niż możemy oni. Możemy tam być. Możemy tam być. Przez pojedynczą? Tak, przez pojedynczą warstwę. Okay. Dobra, drobinkę daję. Woda tutaj. Z mydła. Moja ulubiona, wiesz? Biorę tą tak, stronę. Tak, no dokładnie. Dawaj niżej. Mandziu wyszedł na o! A patrzcie, jak Mandzio może smaruje, a może nie, bo schował pod brodą i nie zobaczycie tego. No opa! Nie wiem, co się wydarzy w dniu, kiedy Mandzio zgoli swoją brodę, stary. Nie będzie miał drugiego podbródka. I jak posmaruję brodę, to mogę iść ostro? Podbrod. Faktycznie pachnie kawą. Mhm. Karmel? Na kawa. Smakuje to kawą, pachnie jak kawa. Myślałem, że to idzie zbyt... Karmel? Tego speedrun Happy Meala, ile nam to... Karton przeżył, panda wydaje się, że przeżyła. Pandzie na pewno nic się nie stało. Czekaj, poczekaj, trzeba sprawdzić do środka, czy się nic nie stało. O nie, nie ma nóżek. O nie! Ale nadal się cieszę. Pamiętajcie, się cieszy, no. Że nawet w waszych najczarniejszych momentach nadal jest moment na radość. Dlatego damy jej jeszcze chwilę. Mamy naszą ukochaną mapę razem z Hubertem, tak, również ukochanym. Dokładnie. Ale poczekaj. Oby dzisiaj ręka nie zawiodła, a potrafi to zrobić. Potrafi, oj. U mnie by tylko królował jeden sport, to była piłka nożna. Niestety, każda polska szkoła. Każda polska to jest szkoła. Piłka, grajcie sobie. Nie. No podaj, podaj, kurwa! Mówiłem, chuju, podaj! Miałem podstawówce, miałem jeszcze siatkówkę i siatkówka była świetna, ale niestety to było tak, że narodziła mi się pasja do tego, polubiłem strasznie ten sport. Nigdy już podczas mojej edukacji nie było siatkówki, a każdy klub był dla dziewczyn. Aha, okej, okay, rozumiem. Dobra. Dlatego jestem spasły. Taka jest prawda, co nie? To wszystko przez to. Wszystko. Może zrobiłem jakiś błąd w obliczeniach, ale wyszło mi 3800... nie, 9. Miało być. Ała moje zęby. Właśnie nie. Nie było aż tak źle. Może nóż ugryzłeś. Mhm. A, tak? Nie, no nie. Byłem z ojcem, z bratem na koncercie Metaliki. I pamiętam, to było na Stadionie Śląskim. I było tak, że pamiętam, mówię, tato, masz kiełbaskę, ale bym sobie chętnie zjadł, nie? I wtedy mój ci powiedział, co, zobacz ile ona kosztuje. I wtedy ta kiełbaska na Stadionie Śląskim kosztowała 15 zł. Ale to było, jak ja byłem w piątej podstawówce, czyli jakieś 48 lat temu. To jest to warte jakieś 4 sztabki złota. Mniej więcej coś takiego, jeżeli uwzględnimy inflację i mój bitcoiny, wiek, tak, dwa bitcoiny. Dawaj, będę walił wiadro na odcinku. Proszę cię bardzo. Nie, no weź sobie ukryj kawałek ryby i sobie weź czekoladę, no co ci szkodzi? No dawaj tak, weź, za tatusia. Dlatego nie mam kontaktów z rodziną. Czy ryba z czekoladą jest lepsza? Tak, jest dużo lepsza. Co? Ty nie było takie złe. Ale musimy zjeść całą pizzę, nie możemy zdipować. Do samego końca, się zgadzam. Do samego końca musimy tą pizzę zjeść? Tak. Czyli że cały kawałek. Dobra. Dawaj. No dawaj. Nas, mamy jeszcze dwa odcinki jedzeniowe dzisiaj. Powiedziałeś, sprawdza. Ja tutaj dbam o... Ja chcę, żeby twoje dzieci miały ojca. A ja chcę, żebyś miał dzieci. No. No, nie, no nie przesadzajmy. No, pizza hawajska jakby jest lubiana przez ciebie i jakieś trzy inne osoby na świecie. Tyle osób, co by więcej Twittera w Polsce używa. Moi drodzy, czas na kolejną wpadeczkę influencera. Co to za influencer? Co, nie, no, wiem, firma Abstra nie, wycofała oni... swoją działalność z internetu. Całkowicie. Robert uciekł do Wenezueli. Tak? Tak. Nie wiem, czy lepiej uciekasz do Wenezueli, czy z Wenezueli, tak obecnie, wiesz? Robert nie jest zbyt dobry z geografii. Rzucił lotką w mafę i pojechał po prostu. Jak my! To poprosimy Hubi pierwsze meme. Puść oryginał Mandziowi. I policjant mówi do przestępcy, mów kurwa, albo nie wyjdziesz, a przestępca, z racji, że jest takim ulicznikiem, mówi, nic ci nie powiem, ty j***na pało. Mów kurwa, albo nie wyjdziesz. Nic ci nie powiem, ty j***na pało. Naprawdę chcesz zmarnować życie? Żyję dla gangu, ty j***na pało!
Wiecie go tak. Od Leni wyzywać, ale jaki inny twórca wstanowił martwy program po to, żeby mieć więcej memów na swojego grupie? Wskażcie mi tak pracowitego twórcy na polskim YouTube. Radek Kotarski. Gdzie Radek Kotarski? Gargamel. Stają śruby, wiesz, Top Gear. Dokręcenie śruby musi polecieć. No. Albo to jest takie... Przykre jest, że Kim Jong-un ma mniejsze zakola niż ja. Trafimy czyścić, kurde, ręce, dezynfekować po prostu, wiesz, po 400 razy, tak. Ale jakoś uważamy, że kawałek papieru to jest w ogóle wystarczające. To jest w ogóle wystarczające. To jest w ogóle super, nie? Każda wigilia. Nie, do 24 cały czas rośniesz, a później zaczynasz maleć. Ile masz lat? Nikt, ale sobie nikt. Bo ja ale jeszcze złapajcie. Idealnie. Ale tak... Kiedy nareszcie masz dziewczynę, która jest młoda, ale to twoja córka. Wow. Okazuje się być hajsownikiem. Nie? Ej, no to nie zgadzam się w ogóle. Jednogłośnie. No, żarty z pedofilii. Żarty brawo, z pedofilii. Brawo, brawo. Jedno haha poprosimy, tu emoji haha na demo. Ja poproszę jedną małą dziewczynkę obok inna. Piona. Wow. Proszę. Crossover meme. Darkness, my old friend. Będę chciałem piątkę. Nie, nigdy już nie zrobię tego. Dziękuję. Boomer sound. Nie. Myślałem. Może się jeszcze drugi raz zareagować. To jest kilka checkpointów. To jest kilka... Jak ty to wytrzymałeś, Maniu? Powiem ci tak. Ty medytujesz, czy co? Bardzo śmieszne, że krzyżowałem od razu, więc mam z głowy. Słuchaj, ziemki królewskie. O, to są... Jego pierwsza obserwacja. GeoGuessr się tu włączył. Ze wszystkich komentarzy, jakie mógł zrobić Ignacy, to musiało... Łazienki królewskie. Jak to wsiądziesz, 114, 20 minut i się znajdziesz na Ursynowie, wiesz? Metro Imielin będzie. 116 z Milanowa. No nie! Nie. Zbiera aż 10 razy więcej bakterii niż deska klozetowa, a ponadto co szóste pokryte jest odchodami. A co najlepsze, przez większość dnia często ręka świerzbi w kierunku tego. Co to jest? Odpowiedź psitok. I żeby przy obiedzie tego nie dotykać, to jest tak. Bardzo ważne. Pamiętajcie, nigdy nie dotykajcie swojego psitoka przy obiedzie. Nie, my operujemy reaktorem w Czarnobylu. O nie! Muszę obejrzeć wreszcie. Nie obejrzałeś się. Jeszcze nie. A, nie spoileruj, co się stanie! Co się może wydarzyć? Czy mamy na serwerze naszej kwadratowej masakrze w Minecrafcie? Wiesz, że mamy fanatyka dworca centralnego. W Warszawie? On tam był kiedyś? Nie, nie, nie. Matematycznie wyliczyłeś, Łukasz. Nie, to jest oszacowane. Matematycznie to było wyliczone wcześniej. To powiem ci, że twoje szacunki są naprawdę bardzo bliskie, bo to 455 kalorii. Słuchajcie, no, matematyka, królowa nauk! Minus 100, bo tak? Bo zobaczyłeś, ja miałem mniej. Nawet nie spojrzałem, nawet głowy nie odwróciłem. 16 kalorii. O, ho, ho, ho. Tak. Powietrze ma 16 kalorii, jak się za mocno zaciągniesz. No i proszę, już spuchłeś. Bardzo śmieszne, że kryżnąłem od razu, więc mam z głowy. To są łazienki królewskie. O, to są...